Dobrze. Czyli mamy jakby część nawiązującą do parszy, bo spotkałem się z takim trynitarną wykładnią, ale to za chwilę dojdziemy do tego. Natomiast chciałem taką rzecz przytoczyć, bo jest taka wykładnia, co powinien uczeń po trzeciej klasie szkoły podstawowej wiedzieć. Chciałem to jako wstęp do tego, co będę powiedział. Co chcę powiedzieć. Uczeń po trzeciej klasie szkoły podstawowej powinien umieć dodawać i odejmować w zakresie do 100. Uczeń klasy trzeciej, po trzeciej klasie. Czyli to jest gdzieś 12 lat, 11? 10. No coś koło tego. 12, bo zależy, czy miał. Piąta klasa, to już zupełnie co bo to zależy, czy miał przedłużony kontrakt na jakąś klasę. I to jest jako podstawa. Uczeń klasy trzeciej, mały człowiek, powinien potrafić odejmować i dodawać w zakresie 100. Czyli znać podstawy matematyki do 100. I idziemy do doktryny trynitarnej, gdzie jednym z argumentów na potwierdzenie, że Bóg jest Trójcą, jest werset z rodzaju, i tu jest ten odnośnik do parszy dzisiaj pierwszej, Bereshit, rodzaju 1:27. I tu czytamy przykład poznański, tu już bez znaczenia jest jaki przykład, i stworzył Bóg ludzi na... Rodzaju 1:27? Tak. I stworzył Bóg ludzi na obraz swój. Widzimy tutaj, Bóg stworzył ludzi na obraz swój. Na obraz Boga stworzył ich. Stworzył mężczyznę i kobietę. Czyli tu Bóg przedstawił się w sposób widzialny, ile ich jest, stwarzając mężczyznę i kobietę. Czyli że ludzie są odzwierciedleniem matematycznym Boga. No dobrze. Ale ja nie jestem przechodzącym. Zaraz do tego dojdzie. Zaraz do tego dojdzie. Tak, to ja mówię o tym, że ktoś mówi, że tu ten werset potwierdza, że Bóg jest w trzech osobach. Bo człowiek został stworzony i tutaj mamy mężczyznę i kobietę i zaraz dojdziemy jeszcze do wersetu połączonego z tym, czyli rodzaju 2:24, gdzie jest napisane: dlatego opuszcza mężczyzna ojca swojego i matkę, łączy się z żoną, także oboje stają się jednym, czyli echad, bo tu jest to słowo echad, powołują się na to hebrajskie słowo echad, jednym ciałem. No, tu jest mowa o Trójcy, bo są dwa, ale jedno. Tu jest o Trójcy. I teraz troszeczkę tak nawiązując do tego słowa echad, to echad, zaraz wam wytłumaczę, że jest tłumaczony jako jeden, jako liczebnik, jest tłumaczony w hebrajskim, zaznaczam, jako jedność, bo w greckim już tego nie powinno w ogóle być, bo to też do tego dojdę, że na słowo jeden w greckim jest jedno słowo, natomiast na jedność jest inne słowo. W hebrajskim, dlaczego w pewnym miejscu tłumaczymy na jeden, a w innym na jedność? To przeczytamy kilka fragmentów, na przykład Jozuego, bo jeszcze tak wspomnę, słowo echad, bo zależy od wersji hebrajskiej, nie wiem, czym tam się dokładnie ona to różni, ale występuje to słowo około 700 razy w Tanach, czyli dosyć dużo razy. Które słowo? Echad, czyli H-259, to jest Stronga numer, czyli dosyć dużo. I czy w każdym aspekcie jest tam mowa o naturze, to słowo porusza naturę człowieka? Nie. Przykład jest Jozuego na przykład, 12 rozdział, przykład poznański. I gdzie tu jest to echad? Powiecie za chwilę, jak ja przeczytam dwa wersety, bo tutaj nie będę czytał całości, bo to do końca rozdziału i następny rozdział się to ciągnie. Jozuego... Tak, 12 rozdział od 9 wersetu. I tu czytamy tak.
król Jerycha, król Aj, który leży koło Betel, król Jeruzalem, król Hebronu, król Jarmutu, król Lekiszu, król Egionu, król Gezeru. Nie będę już do końca czytał, bo to tylko imiona się zmieniają. Gdzie tu jest to Echad? W poznańskim przekładzie. No, w przekładzie Nowego Świata wydanie pierwsze. Król Jerycha 1, król Aj, który jest obok Betel 1, król Jerozolimy 1 i tak dalej aż do wersetu 24. Tak, to jest jeden z przykładów, gdzie tłumacze no, idą po łatwiźnie. Tutaj poznański przekład idzie po łatwiźnie i mówi król Jeruzalem. My rozumiemy król jako, że król jest jeden, tak? Nie ma tutaj większego znaczenia, ale z racji tego słowa, przekład chociażby świadkowy, bo jest więcej tych... I tam jest Echad, prawda? Tak, i tu jest to słowo Echad użyte. Warszawsko-praska używa jeden król Jerycha. Co tu, jaki jeszcze przekład? Warszawska, jeden król. Nowa Biblia Gdańska, jeden król. Gdańska tak samo. Tysiąclatka tak samo, oba wydanie. Pewnie jest sporo tych. Paulińska też, jeden król. Ale poznańska, o dziwo, sobie poszła po skróciła sobie to trochę. Ale to pokazuje, że pewne słowa, które są istotne, są ukrywane, tak jak to mówiłem o tej duszy poprzednio. Są ukrywane, zmieniane określenie jako osoba. I tu podobnie jest z tym słowem, że jest manipulacja tym określeniem na różne sposoby. Natomiast chciałbym też tutaj poruszyć jedną rzecz. I Ewangelia Jana, 6 rozdział, gdzie jest powołanie na pewne prorocze wypowiedzi, czyli Ewangelia Jana, 6 rozdział, 45 werset, jest taka rzecz, że Jan tu pisze, że jest napisane w prorokach i będą wszyscy wyuczeni. Tu jest dodatek przez Boga. Wyuczeni, Bóg ich wyuczy, ale Bóg tutaj jest określenie niejasne. Czyli bo chodzi mi o co, że doktryna trynitarna mówi, że Bóg jest, objawia się w różny sposób. Jest to określenie, bo może być Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Jak mówimy Bóg, to może być to któraś z tych osób. Natomiast czytając ten werset dalej, to proroctwo jest napisane w prorokach, iż będą wyuczeni, tu przez, jest dodatkiem, przez Boga. Każdy, tu dodatek jest, który usłyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. To Jeszua wypowiada o prorokach, Jan to zapisał. To jest przekład, ja tutaj czytam Popowskiego, czyli w pewnym sensie wokatio interlinearny. I tu już jest dokładnie powiedziane, że od Ojca będą ci wszyscy wyuczeni, który Ojciec pociągnie, przyprowadzi do Mesjasza. I to wyuczenie przez Ojca, bo co chcę jeszcze tu zauważyć, że chcę zauważyć, że pewne doktryny trynitarne mówią, że JHWH, tetragram, dotyczy się Ojca, jak i dotyczy się Syna. Że Syn też jest wcieleniem Ojca, czyli jest JHWH. Takie coś słyszałem nawet. Natomiast tutaj jest, że od Ojca. Dlatego będę chciał zwracać uwagę, od kogo to pochodzi. Od Ojca. To za chwilę. Jeszcze wracam do Echad. Ezechiela 37:22, gdzie jest też to użyte słowo Echad. Przekład warszawski, bo tutaj on wypukla to słowo hebrajskie Echad. I zobaczmy, jak ono tu jest użyte. A wiemy, że do Ezechiela kto mówi? Ezechiel sam od siebie mówi? Czytaliśmy to wcześniej. Te wszystkie wypowiedzi, które Ezechiel mówi, to mówi to, co Bóg mu nakazuje. Czyli to są słowa Ojca. Trzeci werset o tym mówi. Tak, no wiele tam jest tych miejsc, ale przypominam tylko, bo mamy jakby inną część tutaj
spotkania, tego nauczania, tego studium. Czyli Ezechiela 37, 22 werset. I uczynię z nich jeden naród, z nich, czyli określenie nich jako liczba mnoga, ale jeden naród w tej ziemi na górach izraelskich. Jeden król będzie panował nad nimi wszystkimi i już nie będą dwoma narodami i już się nie rozdzielą na dwa królestwa. Tu nie mamy problemu z tym echad, bo mamy mowę o jakichś dwóch, które staną się jednym narodem i że będzie jeden król w całym tym połączonym jako jeden naród, jeden król. Nie mamy z tym większego problemu, bo kontekst, tu ten mały kontekst pokazuje nam to. Natomiast wspólny mianownik, jaki jest między tym, co czytałem, rodzaju 1.27, stworzył Bóg mężczyznę i kobietę, to jest w doktrynie, w interpretacji trynitarnej, że tu jest potwierdzenie na, że Bóg jest w trzech osobach. Czytany jest następny fragment Tytusa 2.16. Oczywiście ten fragment jest tu przekręcony, no ale już niech będzie tak, jak jest napisane. Tytusa 2.13, poznański przekład, oczekując z radosną nadzieją chwalebnego przyjścia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tutaj Jezus jest nazwany Bogiem, ale na przykład Nowa Biblia Gdańska, oczekując na chwalebną nadzieję objawienie się chwały wielkiego Boga oraz naszego Zbawiciela Jeszuę Mesjasza. Jest to odnośnik do Boga, nie do Chrystusa. Następny fragment, jako zobaczcie wspólny mianownik, jaki tu jest. W Edenie mężczyzna i kobieta, tu jest Bóg i Jezus jako Zbawiciel. I teraz następny fragment Jana, Ewangelia 10:30, znane. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Przekład poznański. Tu warto przeczytać trochę szerzej. 31. Judejczycy znowu chwycili kamienie, aby go ukamienować za to, co powiedział. Jeszua im odpowiedział, pokazałem wam wiele dobrych dzieł pochodzących od Ojca, za które z nich chcecie mnie ukamienować. Judejczycy odrzekli, nie kamienujemy cię za dobre dzieło, ale za bluźnierstwo, że będąc człowiekiem czynisz się Bogiem. Ale to oni mówią, że jest Bogiem. Tu warto powiedzieć w tym miejscu, że Jeszua, Hamaszijach, nigdy nie powiedział, nigdy z jego ust nie padło, że jest Bogiem. Nigdy. Nie mamy nigdzie. Jedynie mówił, że jest Synem Bożym. Synem człowieczym. Synem człowieczym, ale też mówił, że jest Synem Boga. Natomiast wszyscy inni, Stefan, potocznie mówiąc, Pan mój i Bóg mój. Ale tam uważam, że to jest manipulacja, bo... Tomasz powiedział. Jak kamieniowali Szczepana chyba. Nie, nie, to jest jeszcze w Ewangelii. Kazał dotknąć... Aha, tak, tak, racja. Dotknął Pan mój i Bóg mój. Tak. Ale uważam, że tam jest manipulacja, bo na przykład w polskim języku mamy takie określenie, o Boże, to On? Rozumiecie? O Boże, to ale On? To kiedyś tak nie funkcjonowało, bo to było zbyt ważne. Dobrze, ale ja tylko mógł... Poza tym w języku greckim słowo Theos, Bóg, ma większe znaczenie niż w polskim, więc określenie Mesjasza Bogiem mieściło się w ramach tego słowa, tak, co nie utożsamiało z Bogiem Jahwe. Zgadza się. I to, że Chrystus mówi, że jest jedno z Bogiem i mówi, że jest Synem. I sam Bóg przy zanurzeniu niebo się otwiera i Bóg mówi chyba dwukrotnie, później jak jest na górze przemienie, to jest mój Syn umiłowany, tak? Jego słuchajcie. Sam mówi o nim, że jest Synem. A czytamy w Wyjścia 4:22, bo to jest ważny fragment. Powiesz wtedy Faraonowi, tak mówi Jahwe, Izrael jest moim pierworodnym synem. Jeszua nic poza to, co Bóg powiedział, nie wykracza. On nie powiedział, że jest Bogiem. On powiedział, że jest synem.
swojego Boga, Ojca, nazywa Ojcem. Cały czas ta relacja jest zachowana. On jako Judejczyk nazywa się synem. Każdy, kto, później mamy powiedziane, każdy, kto słucha słowa Chrystusa czy Boga, będzie nazwany synem, czy jest nazywany synem i córką, tak? Dziećmi Najwyższego. W wielu miejscach o tym czytamy. Nie ma tu nic niesamowitego. Jest normalne określenia. Ja i ojciec jedno jesteśmy, to już tam kiedyś mówiłem. Tu jest słowo greckie G1520 i też ono jest tłumaczone w niektórych miejscach, bo jako jedność jest też wsadzane, znaczy tłumaczone jako jedność, natomiast tam powinno być tłumaczone jako jedno, bo słowo greckie na jedność jest inne i do tego też dojdziemy. W każdym razie przez Ojca ma być wyuczony lud Jego, który poprowadzi do Mesjasza. Bóg Ojciec. Mówiąc inaczej, przez Torę. Poprzez Ojca, czyli nie chodzi o księgi Nowego Testamentu, tylko o Torę. Tak, ale chodzi o to, że będą wyuczeni, nauczeni właściwych określeń, właściwych rozumienia, rozumienia, tak, że echad może dotyczyć się jedności, wspólności, tak jak tutaj ja i ojciec jedno jesteśmy w działaniu, gdzie później Jeszua mówi, ja i moi uczniowie jedno jesteśmy w tym samym znaczeniu. Ale chcę tutaj zauważyć, że Jeszua nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. To opozycja lub tekst lub uczeń powiedział, jak już tak chcemy być szczegółowi i niealegoryczni, to on nigdy o sobie nie powiedział, to inni o nim mówili lub przypisywali, mu wkładali to w usta. Dlaczego współcześni interpretatorzy też wkładają mu w usta, że on jest Bogiem? Bo później używają takiego określenia Bóg Syn, gdzie ten zlepek tych dwóch wyrazów nigdy, nigdzie nie występuje. Bóg Syn. Nie występuje. Nie występuje oczywiście. Nigdzie tego zlepku nie ma. Widzimy, że człowiek zaczyna sobie z Bożych słów robić swoje i zaczyna je używać jako doktryny, jako nauki, jako dogmatu, jako prawdy przynajmniej świętszej. Tam było powiedziane, ani nie dodasz, ani nie ujmiesz. Tak. Jeszcze taki argument według mnie stuprocentowy, że Jeszua nie nazwał siebie nigdy Bogiem, chyba że może uprzedziłem, że chcesz to przeczytać. Mam na myśli Jana Ewangelię 19:7. Tu jest kiedyś, tu jest opis już, jak Jeszua został pojmany. Może przeczytam dla kontekstu. 19:6-7. Kiedy jednak ujrzeli go naczelni kapłani i urzędnicy, zawołali: napal z nim, napal z nim. Piłat rzekł do niego: wy go weźcie i zawieźcie na palu, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy. Żydzi odpowiedzieli mu: my mamy tu w oryginale prawo, w przekładzie Nowego Świata, pewien przepis prawny i według tego prawa powinien umrzeć, ponieważ czynił siebie Synem Bożym. Gdyby chociaż raz powiedział, że jest Bogiem, to przecież zarzut o wiele ostrzejszy, ale nawet ci kłamcy nie zarzucili mu tego, czynił siebie Synem Bożym, a nie Bogiem. Tak, ja dzisiaj nie mam tych wersetów w innym nagraniu. Wyciągałem, że jest ten, o tym Synu jest, Bóg wielokrotnie mówi, że ten naród jest Jego Synem, że ci, którzy Go słuchają, są Synem i tak dalej. Ja tylko przytoczyłem, że Izrael jest moim pierworodnym Synem, bo to jest szczególne określenie, pierworodnym Synem, że nie ma tu nic szczególnego. Ci, którzy słuchają Stwórcy Ojca, mają takie miano. Są Jego dziećmi, Jego synami i córkami. Tu nie ma nic wielkiego. To, co czytałeś, to oni sobie wymyślili jakiś przepis prawny. Nie z prawa Bożego. Tak, nie z prawa Bożego. To jest talmudyczny, jakiś rabiniczny przepis. Pewnie zaostrzający jeszcze te prawa Boże, bo mówiący
który mówi o tym, żeby nie robić sobie dodatkowych bogów, tak? I oni podciągnęli to prawdopodobnie. Ale gdyby chociaż raz powiedział, że jestem Bogiem, to by te słowa brzmiały. Tak. Oczywiście. Ponieważ czynił siebie Bogiem. Tak. Czyli nikt z nich, z tych ludzi, którzy tam wtedy żyli, nie mogli się, żaden z nich nazwać, powiedzieć do Stwórcy Ojcze, tak? Tak. 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 Właśnie, o to chodzi. Yeshua uczy modlitwy Ojcze Nasz, tak? Czyli tu z pozycji dzieci, tylko dziecko zwraca się do Ojca, do Stwórcy, no to będziesz się uważał za Syna Bożego, no to jesteś tak samo jak Chrystus winien śmierci według tak. ich rozumienia. Natomiast ja chciałem wrócić jakby do tego, co mówiłem. Rodzaju 1.27, czyli jest, ale w kontekście uczeń trzeciej szkoły podstawowej powinien potrafić dodawać i dojmować w zakresie stu. Rodzaj 1.27 mówi, że na obraz i na podobieństwo Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Oni są echad. Później mamy, że już tak skracając, ja i ojciec jedno jesteśmy. I wiele innych takich miejsc, bo już to chcę skrócić. I teraz pytanie, jaki to jest wspólny mianownik? Tu jesteśmy w sferze dodejmowania i odejmowania na poziomie trzecioklasisty. Jaki to jest wspólny mianownik? Że mamy tutaj dwa, a nie trzy, tak? To chciałbym... No właśnie. Wspólny mianownik to jest dwa, a nie trzy. I takie retoryczne pytanie do tych interpretatorów. Czy wy jesteście na poziomie skończonej trzeciej klasy podstawowej? Bo ja akurat no, miałem dobre oceny z matematyki. Nawet w którejś tam klasie nudziłem się, jak były egzaminy i pani profesorka dodawała mi dodatkowe zadania, żebym się nie nudził na tej lekcji, gdzie były jakieś tam testy. Ale potrafię liczyć do trzech. I ja tu nie znajduję, że mężczyzna i kobieta to są trzy. Ja tu widzę dwa. A tak naprawdę to Bóg stworzył mężczyznę pierwszego jako swój obraz i podobieństwo, czyli stworzył jednego człowieka. Mężczyznę, Adama pierwszego stworzył. Jeżeli to jest odzwierciedlenie, że na swój obraz to jest jeden Bóg Ojciec, nie Bóg jako, że jeden w trzech, ale jako Bóg Ojciec stworzył mężczyznę. Nigdzie w matematyce nie znajdziecie, matematyka jest bardzo ścisłą, królową wręcz nauk jest, nigdzie nie znajdziecie, że 3 równa się 1, a 1 równa się 3. I tu wspólnym mianownikiem właśnie jest to, że tu jest cały czas mowa o dwóch, a nie o trzech. To co, Bóg zapomniał o tym duchu swoim gdzieś? I wracając do słowa echad. Jeżeli jest w tekście, w kontekście bliskim mowa o jednej osobie, to jest tłumaczone na jeden. Jeżeli jest mowa o dwóch, to jest tłumaczone też na jedność, jako jeden, jako jedność, ale nigdzie nie występuje w tekście hebrajskim Ojciec, Bóg i Syn jako trzy, jako echad. To, co czytałem, że dwa państwa będą jednym państwem, dwoje będą jednym ciałem, to jest kontekst bliższy, pokazuje, że jest mowa o dwóch jako o jednym, ale to nadal jest mowa o dwóch, a nie o trzech. Jak już chcemy tak być precyzyjni, jak ci, którzy to słowo echad interpretują. Mało tego, bo ja znalazłem w Starym Testamencie mowę o trzech, a wy o tym nie wiecie. Wyjścia, 3:16. I tu jest mowa o trójjedynym Bogu. 3:16. Tak, przekład poznański. Idź, zgromadź starszyznę Izraela i powiedz im, ukazał mi się Jahwe, Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama,
Izaaka i Jakuba. Mamy trzech. I powiedział, pilnie baczę na was i na to, co was spotka w Egipcie. Dlaczego przytaczam ten fragment o trzech? Bo o tym mówi Dzieje Apostolskie 3.13. Otwórzmy sobie poznański przekład. I tu jest napisane, to Bóg Abrahama i Bóg Izaaka i Bóg Jakuba i Bóg ojców naszych uwielbił sługę swego Jeszua, którego wy wydaliście i zaparliście się wobec Piłata, gdy postanowił go uwolnić. Nawet jest o czterech bogach mowa. No niektórzy z kolei, że Abrahama przyszło trzech mędrców. Jeden się nazywał Jahwe, ale no, słyszałem komentarze, że... To jest ironia. Nie, to jest duża ironia. Słyszałem naprawdę jako argument, że spotkał go jako jedynego zaszczyt, że cała Trójca Święta go odwiedziła. Tak. Nie, ale to nie jest ironia, słuchajcie, tylko... No to ja wiem. Tym rozumowaniem to kolejny paradoks takiego rozumowania jest taki, że czytając Torę, gdzie jest mowa o namiocie spotkania i w którym przebywała chwała Jahwe, no to już jest ich dwóch. Jahwe i jego chwała. No tak. No paradoks, no nie można tak. No, no chwała jako Duch Święty, no dwóch. I wracając do ważnego fragmentu, Szema Izrael, czyli powtórzonego prawa 6.4, bo wszyscy ci, którzy dogmat wyciągają trynitarny, powołują się na tekst hebrajski, gdzie had może znaczyć jedność, ale jedność, tak jak powiedziałem, bliższy kontekst pokazuje, gdzie jest wymieniony mężczyzna, kobieta, czyli mamy dwie osoby, które stają się jedność. Mamy państwo jako w liczbie mnogiej stają się jednym. Mamy kontekst, że dwa stają się jednym. Natomiast Szema Izrael, o ilu osobach jest mowa? Słuchaj Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jeden. Echad. Echad. I o ilu tam mowa jest, o ilu Boga? No ktoś powie, no Jahwe jest jeden i Bóg jako dwa. No, taka matematyka, wyższa matematyka tu. No dobra, okej. Okay. Mogę się tymczasowo zgodzić na to. Ale jest Marka, tekst grecki. Marka, 12 rozdział, 29 wiersz. I dlaczego ci, którzy interpretują tekst hebrajski, nie interpretują greckiego tekstu? Dlaczego ten tekst grecki, ja tu już wybiegnę, jest niezgodny z tą interpretacją tekstu hebrajskiego? Marka 12. 29. Odpowiedział Jeszua, że pierwsze jest, słuchaj Izraelu, przekład vocatio interlinearny czytam, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, nasz Pan jeden jest. Strong G 1520. Co to jest słowo heis po grecku, tak może tak się wymawia, jako tłumaczone jako jeden. Tu nie ma wątpliwości, w ogóle tu nie ma wątpliwości. Jeżeli było ich by dwóch czy trzech, to Jeszua by w tym miejscu, bo to był bardzo dobry moment, aby no, objawić tą naturę. Jeżeli to jest najważniejsza rzecz w nauce Twórcy, nie będziesz miał innych bogów obok mnie, no to Bóg powinien się objawić. No nas jest trzech w jednym, no i nie będziesz miał innych bogów obok nas. Obok nas. A tam jest obok mnie. Tu grecki rozwiewa to, nie lubię się na grecki powoływać, ale tu akurat w tym jest dosadnie powiedziane, że jest jeden jako liczebnik. Jest inne słowo na jedność, to jest greckie G1775. Efezjan na przykład jest on użyty w Efezjan 4:3. Starajcie się strzec jedności ducha za pomocą więzi, którą jest pokój. Mamy tu właśnie te dwa elementy występujące, więź i pokój jako jedność w zgromadzeniu. Sam bliższy kontekst pokazuje, że jest mowa o kilku elementach, dwóch lub więcej. I teraz chciałem poruszyć jeden aspekt, bo tak jak powiedziałem wcześniej, niektórzy mówią, że
JHWH, Jahwe to jest ojciec i syn to też jest Jahwe wcielony. Natomiast poczytamy sobie powtórzonego prawa na początek, że to jest totalna bzdura. Powtórzonego prawa 4.35, przekład poznański. Tyś to oglądał, to jest w takim szerszym kontekście, ale chodzi mi o ten zwrot po przecinku tutaj akurat. Tyś to oglądał, abyś pojął człowieku, że Jahwe jest Bogiem, a poza nim nie ma innego. Jahwe jest Bogiem. Kim jest ten Jahwe? Czy Jahwe to jest określenie do całości tej trynitarnej substancji, trzy w jednym? Bo tu jest ważny zwrot, abyś pojął, kim jest Stwórca. Poza nim nie ma innego, bo to jest ważna rzecz, bo jeżeli masz jakieś bogi obok niego, to bałwochwalstwo czynisz. Izajasza 63,16 czytamy. Kto nosi to miano Jahwe czy JHWH tetragram? Kto i tylko kto? Tyś zaiste ojciec nasz, bo Abraham nie wie o nas, a Izrael nie zna nas. Tyś, to jest przekład gdański, przeczytam. Tyś JHWH, ojciec nasz, odkupiciel nasz, toć jest od wieku imię Twoje. Ale teraz, o JHWH, Tyś jest ojciec nasz, myśmy gliną, a Tyś twórcą nasz, a takeśmy wszyscy dziełem ręki Twojej. Tu jest definicja, że JHWH, tetragram, odnosi się tylko do Ojca. Bo Jahoszua to znaczy Jahwe jest zbawieniem, ale Jahoszua nie znaczy Jahwe. Czy nie widzicie tej różnicy? JHWH odnosi się do Ojca tylko i wyłącznie. Nigdzie do Syna, bo taka jest interpretacja, że Syn to jest JHWH. No ale skąd sobie to wziąłeś, jeżeli mówisz, że jesteś biblijnie wierzącym, biblijnie nauczającym? Bo nigdzie tego nie ma, to jest interpretacja. No to powiedz, że to jest interpretacja. Jeżeli ojciec JHWH jest, to teraz czytamy Malachiasza 1,6 i tu czytamy w przekładzie poznańskim: Syn szanuje ojca, a sługa lęka się Pana, więc tu Stwórca mówi o szacunku, że syn szanuje ojca, sługa Pana. Więc tu Bóg mówi, więc jeśli jestem ojcem, gdzież należna mi cześć? Dlaczego się modlisz do Ducha Świętego albo do innych świętych? Gdzież jest należna mi cześć? A jeśli jestem Panem, gdzieś bojaś przede mną? Tak mówi Jahwe, czyli ojciec zastępów, do was, kapłani, którzy znieważacie imię moje. Współcześni kapłani, dlaczego znieważacie, tu już mówię do nich, już nie czytam tekstu, współcześni kapłani, dlaczego znieważacie imię ojca JHWH? Takimi interpretacjami. Izajasza 52, bo w tym samym kontekście. Izajasza 42, 8, 9. Bo tu też jest ciekawy zwrot, informacja. Jam jest Jahwe, to jest imię moje, a chwały, czyli Jahwe, ojciec, a chwały mojej nie oddam innemu, ani należnej mi czci bożyszczą. Nie oddam innemu. Mojej chwały nie oddam innemu. Bóg mówi, że chwały swojej nie odda nikomu. Przez różne doktryny zabieracie chwałę Ojcu. I 9 werset, oto nastąpiły pierwsze wydarzenia, a nowe ja zapowiadam, obwieszczam je wam, zanim zaistnieją. Sami przecież wiecie, że nigdzie nie ma w Biblii słowa Trójca. Dlaczego, jeżeli tak ważna jest rzecz, że Bóg broni swojej chwały, nie obwieścił wam tego?
bo nie obwieścił wam tego, bo jest jeden echad, jako jeden ojciec, stworzyciel nieba i ziemi, najwyższy Bóg, cały suwerenie wszechświecie. Jahwe to jest jego imię, Bóg ojciec. On swojej chwały nie odda. On to obwieścił, on to na wiele sposobów powiedział i nie odda tej chwały nikomu. I nigdzie nie obwieścił w Edenie, że na swój obraz stworzył mężczyznę i kobietę, bo tam jest mowa o dwóch. Jeżeli już. A dosłownie mówiąc, tam jest mowa o jednym, bo Bóg stworzył jednego człowieka na początku, mężczyznę, na swój obraz i podobieństwo. Jako odzwierciedlenie. No to nie stworzył trzech, tak? Jako odzwierciedlenie, że ich tam jest trzech, to trzy. Nie. Stworzył jako jeden, stworzył jednego. Później człowiekowi było smutno, nudził się, bo chciał się gryźć później z kobietą, która zgrzeszyła. No to chciał mieć drugą. Dwa. Ale na początku był jeden. Jako odzwierciedlenie Stwórcy. Jeden jako liczebnik, jeden. Jak nie wiecie, ile to jest jeden, to trzeba chyba może do trzeciej klasy wrócić, podstawowej szkoły. Bo trzy nie równa się jeden, ani jeden nie równa się trzy. Bo jeden plus dwa równa się trzy. Dwa plus jeden równa się trzy. Ale jeden nigdy nie równa się trzy. Nawet jakby Einstein zmartwychwstał, to byście mu nie uwierzyli, jakby wam powiedział, że trzy nie równa się jeden. Mało tego. Stwórca mówi w Wyjściu 15:11: Któż równy tobie pośród bogów, Jahwe? Któż równy tobie świętością wspaniały? A Jahwe, to czytaliśmy wcześniej, dotyczy się Ojca. Któż równy tobie, Ojcze, jest? Któż równy tobie świętością, Ojcze, jest? Straszliwą sławą sprawiający cuda. Któż równy jest? Nie ma równego jemu, Ojcu, który mamy tetragram JHWH. Nie ma nikogo równego jemu. Ani Duch nie jest równy, ani Syn nie jest mu równy. Nic nie jest mu równe, po prostu. Wyjścia 34:14. Poznański przekład. Nie wolno ci bowiem upadać na twarz przed obcym Bogiem. Widzimy, jakie to jest ważne? Bóg informuje. Gdyż Jahwe zwie się zazdrosnym. Ojciec, bo tak jak czytaliśmy wcześniej, Jahwe to ojciec, nie Bóg jako określenie bliżej niewiadome. Jahwe jest to, do ojca się odnosi. Jahwe jest zazdrosny. On jest Bogiem zazdrosnym. On nie oddaje chwały innemu. On jest najwyższy pośród. Któż jest jemu równy? Nikt. Dlatego Jeszua będąc uczył swoich uczniów modlitwy w Mateusza, mamy to zapisane, 6 rozdział, ciekawymi słowami, jak szczegóły mają znaczenie. 6 rozdział 9 i 10 czytamy tutaj początek, bo chodzi nam o ten fragment. Wy zatem tak się módlcie: Boże nasz, który jesteś w niebie, niech się święci trynitarne imię Twoje. Nie, on powiedział tak: Ojcze, konkretnie mówi, Ojcze nasz, wy do Niego się módlcie. Dlaczego nie powiedział, módlcie się teraz do Ojca, a później jak ja pójdę do nieba, to będziecie się modlić do mnie. Nie, mówi, że módlcie się do Ojca, a jak ja pójdę do nieba, to będziecie się modlić przeze mnie. Jestem pośrednikiem. Wielokrotnie to powtarzał. Ojcze nasz, któryś jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje. Niech przyjdzie Twoje, Ojcze, Królestwo. Niech spełnia się Twoja, Ojcze, JHWH, wola na ziemi, tak jak na ziemi, tak jak i w niebie. Widzimy, że Jeszua nic nie mówi sprzecznego z tym, co czytaliśmy w prawie i u proroków. Zgodnie z tym naucza, nie ma w nim błędu. I zobaczcie, Duch Święty nie oznacza, może inaczej,
Duch Święty Ojca nie znaczy to samo, co chcą trynitarze i inni, że Bóg Ojciec i Duch Święty to są jedno. Bo jest takie określenie, że Duch Święty pośle Ojciec, ale to pośle jest mowa o dwóch. Jeszua, wypowiadając te słowa, mówi znowu o dwóch, jeżeli potrafimy liczyć. Pośle po w niebo wstąpieniu, Jehoszua by powiedział, no wiecie, no poślemy wam Ducha Świętego. Nie mówi tego w formie mnogiej. Poza tym posłać można kogoś niższego. Ja na przykład nie mogę powiedzieć, że swojego kolegę z pracy posłałem gdzieś, jedynie najwyżej. Albo szefa. Tak. Tak, tym bardziej zaprosiłem. Natomiast mój kierownik ma prawo mnie gdzieś posłać, bo jest wyższy ode mnie. No. Zgadza się. Zgadza się. Zachariasza, przeczytałem, bo to jest ciekawy fragment. Zachariasza 14, rozdział 9, werset. Słowo JHWH, tetragram, odnosi się do Ojca. I tu czytamy w Zachariasza 14:9. I będzie Jahwe, czyli Ojciec, królem całego świata. W owym dniu Jahwe będzie, w dopisku tu jest poznańskim w kwadratowych nawiasach, Bogiem jedynym i tylko Jego imię będzie czczone. To co? Przyjdzie taki czas, że tego Boga, Syna unicestwi i Ducha unicestwi? Bo tu jest mowa, że będzie jedynym. Tylko Jego imię, czyli Ojca, będzie czczone. I kończąc pomału, Ewangelię Jana, nie Ewangelię Jana, tylko pierwszy list Jana, 5 rozdział, tutaj od 5 sobie przeczytamy do 10. Pierwszy list Jana, przekład poznański, czytamy tu tak. To jako zakończenie tego, o czym mówię. Któż zaś jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jeszua jest Synem Bożym? Jeszcze raz przeczytam. Któż zaś jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jeszua jest Synem Bożym? Tylko ten, tu moja wstawka jest, tylko ten zwycięży świat, dogmaty, kto będzie mówił, że Jeszua jest Synem Bożym. Kto wierzy, że Jeszua jest Synem Bożym. Bo tu jest napisane Synem Bożym, nie Bogiem. Ten zwycięży świat, bo świat propaguje, bo to jest pogańska doktryna. 6 werset. To on właśnie, Jeszua Mesjasz, jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, nie w wodzie tylko, lecz w wodzie i krwi. A Duch jest tym, który daje świadectwo, ponieważ Duch jest prawdą. Albowiem trzej dają świadectwo. Duch i woda i krew, a ci trzej stanowią jedno. Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to tym bardziej świadectwo Boga, które je przewyższa, a takie jest świadectwo, które Bóg dał o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma świadectwo w sobie. Kto zaś nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą, ponieważ nie wierzy świadectwu, jakie Bóg daje o swoim Synu. A jakie daje Bóg o swoim Synu? Świadectwo. O czym tu jest mowa? Że Jego Syn jest Jego Synem, a nie Bogiem. Takie jest świadectwo między innymi tutaj o tym, w tym fragmencie mówi, napisane. To czy wierzycie świadectwu ludzi, czy wy, którzy przekręcacie Boże Słowa, mówiąc, że Jeszua jest Bogiem, Bóg, Ojciec, przy zanurzeniu czy w innych sposobnościach, nigdy tego nie powiedział, nie dał takiego świadectwa. Natomiast dał wielokrotnie świadectwo, że jest Synem Bożym. Komu, mówiąc tymi słowami tutaj z 9 wersetu, komu dajecie wiarę? Ludziom, którzy mówią, że Syn Boży jest Bogiem, czy temu świadectwu, który Bóg dał, Ojciec,
że to jest mój syn umiłowany. Bo zważcie, któż, piąty werset wracam, któż zaś jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jeszua jest Synem Bożym. Kto wierzy w Syna Bożego, ten ma świadectwo w sobie. Czyli inaczej mówiąc, ten, który mówi, że Syn jest Bogiem, ten nie ma świadectwa w sobie, bo Bóg tego nie poświadczy, Bóg Ojciec. Kto zaś nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą. Czyli jeżeli przekręcasz Boże słowa, Boże świadectwo, mówiąc, że Jeszua jest Bogiem, czynisz Boga kłamcę. Nie wierzysz temu świadectwu, jakie Bóg daje o swoim Synu. Ten fragment o tym mówi. Kłamiecie, ci, którzy mówicie, że Jeszua jest Bogiem. W znaczeniu równy, bo Jeszua jest Bogiem w znaczeniu funkcji. Jak rozumiemy, co to znaczy słowo Bóg. Funkcji sądzenia, rozsądzania, rozdzielenia, sprawowania władzy. To znaczy określenie Bóg. W tym znaczeniu On jest Bogiem. Natomiast nie jest równy pod względem substancji, wielkości, równości i tak dalej. Stworzenia. Tak. Stworzenia, że jest równy i pochodzi z jego lędźwi. Nigdzie Jeszua nie powiedział, że jest Bogiem trzech w jeden, ani jeden w trzech. Nigdzie takiego czegoś nie znajdziecie. To są wymysły ludzi, to są dziwne rzeczy, które widzicie na podstawie tych fragmentów z Księgi Bereszit rodzaju, że jeżeli już taka interpretacja miałaby miejsce, że tam jest mowa o Bogu w trzech osobach, to tam jest, ja liczę tylko do dwóch. Do trzech tam się nie doliczam, bo tam nie ma mowy o trzech, a wręcz mowa jest o jednym. Jeżeli weźmiemy tak naprawdę historię stwarzania człowieka, to Stwórca stwarza samego mężczyznę, jednego na początku. To sami sobie zaprzeczacie, to uznajcie, że jeżeli stworzył na swój obraz, to uznajcie, że stworzył tylko mężczyznę, czyli uznajcie, że Bóg jest jeden. Bóg Ojciec jest jeden i nie ma równego Mu. Chciałem tutaj jeszcze może poruszyć, bo ten 1 Jana 5,8 jest takim tłumaczeniem. Biblia Nowa Gdańska, Nowa Biblia Gdańska, 7 werset tłumaczy tak i 8. Gdyż trzej ci są ci, którzy świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jednym. Wow, tu sam sobie czytasz o tym, że tu jest właśnie mowa o Ojciec, Słowo i Duch Święty, Słowo jako Syn, a oni są jednym? 8 werset, także trzej są, co świadczą na ziemi, duch, woda oraz polana krew, a ci trzej są ku jednemu? No ale to już wiadomo, poczytajcie sobie o tym fragmencie, że to są dopiski na marginesie. Nawet, przepraszam, komentarze do wydań katolickich przyznają, że tego nie było w pierwotnym tekście listu Jana. Tak. A jeżeli uważacie, że tak jak jest prawidłowo 8 werset, duch, woda i krew ci są, stanowią jedno, że to jest poświadczenie trynitaryzmu Boga, to chciałbym zauważyć, że tu jest mowa o duchu, tu jest mowa o wodzie i o krwi, a nie o Ojcu, Synu i Duchu Świętym. To tylko tak, żebyśmy się nie zaślepili tym, że tu jest mowa o trzech, że to jest jak już o trzech, tak jak tam Izaak, Abraham i Jakub, że tam jest o trzech wymienieni, że oni są trójcą. Tu jest dowód na to, że to jest Bóg trynitarny. Podsumowując, Jeszua nigdy nie powiedział, że jest Bogiem. Sam Stwórca poświadczył wielokrotnie, że to jest mój Syn umiłowany. Same teksty wskazują, nie przekręcając ich, że jeżeli jest mowa, to tylko jest o dwóch najwyżej, nie o trzech. Ale te na dwóch to też jest naciągane, tak jak powiedziałem. Człowiek został stworzony najpierw sam. To echad w hebrajskim jest naciągane, bo kontekst wskazuje tą jedność, jest wymienione te czynniki.
te elementy. Tekst grecki tych cytatów hebrajskich ewidentnie już wskazuje na jeden, na liczebnik. Tam jest liczebnik jeden. Nie ma tam wątpliwości żadnej. To jest niezbity dowód. Ten werset nie jest tłumaczony w różny sposób. No i najważniejsze to, co Bóg Ojciec objawia. Objawił się sam jako Ojciec. Jest też opisany jako tetragram JHWH. Do Niego jako Ojca i swojej chwały, swojej świętości, swojej najwyższości nie odda nikomu. Dlatego też ten temat powstał, żeby w opozycji do tego ducha trinitaryzmu powiedzieć o tym, że to nie tak. Wykrzywiacie to, co tu jest proste rzeczy, prosta rzecz, robicie wyższą matematykę, wyższą psychologię matematyczną, stawiacie równość między trójką a jedynką, a tego się nie da. Tam jest znak w matematyce, równość jest przekreślona, a wy stawiacie równość. Nie tak jest. 3 nigdy się nie równa 1, ani 1 nigdy się nie równa 3. To wy tak chcecie, to propaganda katolicka tak chce, w różnych miejscach tak propaguje, że oni są monoteistami, ale Bóg jest w trzech osobach. Dobrze, za tydzień tak kwestią równości, czy raczej nierówności, ale w czasie, gdy Syn Boży już był po wniebowstąpieniu. Tak. Czyli w ten zakres czasu chcemy się zająć. Czy teksty biblijne poświadczają, czy wręcz zaprzeczają, że w tym okresie, gdy Jeszua wstąpił do nieba, jest określenie, czy oni Ojciec z Synem są równi i Duch Święty, czy raczej odwrotnie te teksty mówią w tym znaczeniu, bo jest dogmat, że Jeszua mówił, Jezus, że jak był na ziemi, to mówił, że jest z pozycji człowieka, że jest niższy, mniejszy i tak dalej, ale jak już jest ten Bogiem, który wrócił do nieba, to jest w pełni równy we wszystkim. To w tym zakresie chcemy pokazać, że w tekstach biblijnych jak jest. Zapraszam do posłuchania i przeanalizowania. To za tydzień. Do usłyszenia.